Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na GPW Innovation Day. Cieszymy się, że nas zaproszono do tej prezentacji. Na pewno Answer jest jednym z innowatorów, pionierów w naszym segmencie fashion e-commerce. Jesteśmy jedną z pierwszych firm działających w Europie Centralnej i tworzących ten rynek fashion e-commerce w tym regionie Europy. Każdy taki nowy rynek zwykle zaczyna się od takich podmiotów horyzontalnych, które działają szeroko, starają się zawłaszczyć jak największą część tego rynku dla siebie. Natomiast potem w ramach ewolucji rynku zwykle wkraczają na niego podmioty takie bardziej specjalistyczne, starające się eksplorować poszczególne segmenty danego rynku, bardziej wertykalnie docierać do wybranych grup klientów. Answer jest właśnie takim jednym z przykładów, który nie stara się być tym takim podmiotem horyzontalnym, zawłaszczającym większość tego rynku. My staramy się działać w naszym wybranym segmencie, eksplorować ten segment, docierać do tych klientów, których sobie wybraliśmy z taką ofertą, którą wybraliśmy, stosunkowo włączając wiele do tego innowacji, takich, które pozwalają nam na końcu o lepszą satysfakcję naszej grupy klientów, jak również o większą rentowność, co pokazujemy naszymi wynikami. Mimo że nie jesteśmy podmiotem największym na rynku, to bronimy się wynikami, to zarówno pod względem wzrostu przychodów, jak również pod względem rentowności. I tak, przechodząc do jakichś naszych bieżących wyników i konkretów, nasz wzrost przychodów za 9 miesięcy tego roku wyniósł 44%. To jest świetny wynik, zwłaszcza na tle naszej konkurencji, która te wzrosty ma bardzo niewielkie, czy nawet niektórzy kwartalnie notowali spadki. U nas 44% wzrostu przychodów do 699 milionów złotych za te 9 miesięcy. To jest naprawdę świetny wynik. Tym bardziej, że towarzyszył mu również wzrost rentowności EBITDA o 35% rok do roku do 38,3 miliona, a taka nasza znormalizowana EBITDA oczyszczona w naszym wypadku z tytułu zdarzeń jednorazowych pomocy na Ukrainie i również programu motywacyjnego dla naszych kluczowych menedżerów, wyniosła prawie 43 miliony złotych. To jest 7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży. To już jest całkiem przyzwoity wynik, choć pewnie jeszcze niedocelowy. Wydaje mi się, że stać nas na jeszcze sporo wyższą rentowność. No ale na tym etapie rozwoju, chcąc uzyskiwać no, takie wzrosty przychodów, plus stosunkowo jeszcze ta skala biznesu jest za mała, no to jest pewnie tyle, ile jesteśmy w stanie na tym etapie firmy osiągać. Średnia wartość zamówienia wzrosła nam do 303 zł. To jest taki ważny parametr, który no, z jednej strony decyduje o rentowności, a z drugiej strony pokazuje też no, taką pewną zdrowość w firmie, bo widać, że klienci po prostu kupują więcej niż kupowali wcześniej, co jest na pewno dobrym prognostykiem na przyszłość. Liczba wizyt na stronie wzrosła o 32% do 141 milionów za te całe 9 miesięcy. Wskaźnik kosztów logistycznych obniżył się do 13% z 14,8%. No to widać, że korzystamy z efektów skali, a z jednej strony cały czas ulepszamy nasze procesy.
co dobrze rokuje na przyszłą rentowność. Cały czas poszerzamy też liczbę produktów dostępnych do sprzedaży, tak zwaną liczbę SKU-sów. Na koniec września to było 206 tysięcy sztuk, wzrost o 54% rok do roku, co jest driverem wzrostu przychodów w ostatnich kwartałach, jak również powinien to być taki driver, który będzie działał w następnych kwartałach, bo no, ta zwiększona liczba w stosunku do kwartałów ubiegłego roku powinna się utrzymywać i to naturalnie jest mocny driver wzrostu przychodów i to powinno być utrzymane również w przyszłym kwartale. Takie najważniejsze wydarzenia tego roku to no przede wszystkim ten wzrost przychodów imponujący o 44%, a w ostatnim kwartale trzecim nawet wzrost o 51%, czyli widać, że u nas nie ma żadnego hamowania, tylko wręcz no, ten trzeci kwartał dla nas był wybitnie dobry, również poprawiliśmy naszą rentowność EBITDA za trzeci kwartał 17,1 miliona złotych, czyli też również bardzo dobra rentowność EBITDA w tym kwartale. Udanie powróciliśmy na rynek ukraiński po krótkiej przerwie spowodowanej działaniami wojennymi. No i realizujemy kampanie marketingowe na wszystkich naszych rynkach. Pozwala nam to na wzrosty świadomości marki, a to się potem przekłada na wzrosty przychodów, co widać w naszym PNL. Stale rozszerzamy naszą ofertę produktową i optymalizujemy ją i to jest nasz taki główny czynnik, który odpowiadający za wzrosty w ostatnim okresie czasu. Ten wzrost ze 134 tysięcy SKU-sów do 206 rok do roku, licząc na koniec września, jest rzeczywiście imponujący. I to jest ten czynnik, który rzeczywiście jest tym najmocniejszym driverem wzrostu naszych przychodów. Nie tylko tą ofertę optymalizujemy, powiększamy, ale również staramy się optymalizować. To powinno być pewnie widoczne w jakichś następnych kwartałach i latach również po stronie marży procentowej i rentowności oczywiście firmy. Największym segmentem w tej chwili w sprzedaży są marki premium. One odpowiadają za 55% całości naszych przychodów. 27% to jest udział w sprzedaży tego segmentu średniej półki cenowej i 18% to jest ta najniższa półka. W tej najniższej półce jest naszą najważniejszą marką, jest marka własna Answer Lab. To rekompensuje nam mniejszą rentowność, wyższe marże uzyskiwane na sprzedaży tej marki własnej rekompensują nam niższą wartość średniego paragonu, co przy sprzedaży internetowej jest dość istotne, mocno wpływające na rentowność sprzedaży. Konsekwentnie poprawiamy też wartość średniego zamówienia. To jest również ten jeden z tych parametrów, który mocno odpowiada i za wzrost przychodów, i za poprawę rentowności, mimo jakiegoś niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego. Wiadomo, że koszty prowadzenia działalności w ostatnim okresie bardzo wzrosły, natomiast u nas nie widać tego po spadku rentowności, bo rekompensujemy to z jednej strony większą efektywnością naszych procesów czy działań marketingowych, czy też po prostu wyższą średnim paragonem, co widać tutaj na tym wykresie. Za ten wyższy średni paragon odpowiada
częściowo premiumizacja naszej oferty. Mamy coraz więcej w ofercie marek premium, które mają droższe produkty, a z drugiej strony no to poszerzanie oferty produktowej powoduje, że klienci kupują więcej sztuk na paragon i to jest drugi taki driver wzrostu tego średniego paragonu. Spodziewamy się w następnych kwartałach te średnie paragony dalej u nas powinny rosnąć. Answer Lab, czyli nasza marka własna, tak jak powiedziałem, jest to nasza najważniejsza marka w tym segmencie demokratycznych cen i to jest nasz element takiej strategii polegającej na optymalizowaniu rentowności w tym segmencie niższej ceny. Na tanich produktach trudno uzyskać jest zadowalającą rentowność, no chyba że ma się wyższe marże, a to właśnie nam umożliwia posiadanie marki własnej. Ten projekt jest ciągle jeszcze na takim wczesnym etapie rozwoju i jeszcze wymaga dalszych wzrostów i przychodów i z drugiej strony optymalizacji po stronie marżowej i rentownościowej, ale widać, że to jesteśmy na dobrej drodze. Za 9 miesięcy tego roku sprzedaż wyniosła prawie 34 miliony złotych, wzrost o 42%, czyli prawie tyle, co całość biznesu, mimo że sprzedawaliśmy, no wprowadziliśmy wiele nowych marek do sprzedaży, to marka własna utrzymała, można powiedzieć, swój udział w całości tej sprzedaży, co jest dobrym prognostykiem, widać, że ten projekt nam się przyjął i ładnie rozwija. Wprowadzamy też nowe kategorie produktowe. W ostatnim czasie wprowadziliśmy tę kategorię zwaną Home and Lifestyle. To są takie dodatki do domu o charakterze lifestyle'owym, które stanowią dobre uzupełnienie segmentu fashion. Dodatkowo poprawiają nam wartości średnich koszyków, czy też są jakąś kolejną okazją zakupową, z której klienci mogą skorzystać, poprawiając częstotliwość zakupów dokonywanych u nas. To jest o tyle wdzięczna kategoria, że tutaj nie mamy rozmiarów, sezonowość jest też mniejsza, więc rotacja i rentowność tej kategorii mogą być wyższe w przyszłości. Mówię w przyszłości, bo jesteśmy na etapie budowania tej kategorii, więc trudno tu jeszcze mówić o jakimś tam docelowym poziomie czy sprzedaży, czy też uzyskiwanych wynikach, ale wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze również, żeby kiedyś cieszyć się z wyników również tej kategorii. Nasze kampanie marketingowe, które prowadzimy, staramy się, aby były takie dość mocno wyróżniające się na rynku i innowacyjne. Nie staramy się używać wszystkich kanałów dotarcia do klientów, tylko te wybrane, które nam pasują do strategii marketingowej. Jesteśmy obecnie w tej chwili na 11 rynkach. Na każdych z rynków mamy już istotny udział w tym rynku, ale ciągle jeszcze bardzo dużo do zdobycia, stąd też intensywne działania reklamowe mające na celu wzrost świadomości marki. I tu na pewno mamy jeszcze duży potencjał do tego, żeby ta świadomość rosła i wartość sprzedaży podążała za tą świadomością. W tej części prezentacji ja Państwu przedstawię zarówno KPI operacyjne, jak i finansowe. Jak już wspominał prezes na wstępie, notujemy dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, ale to nie tylko przychody ze sprzedaży, również pozostałe
wskaźniki charakteryzujące nasz biznes regularnie poprawiają się. I tak, liczba wizyt średniomiesięcznie Answer w ostatnich trzech kwartałach tego roku zanotował blisko 16 milionów wizyt na naszych stronach. To jest w porównaniu do 12 milionów wizyt średniomiesięcznie w zeszłym roku. To jest duży wzrost. Mamy coraz więcej odwiedzających. Jak to się przekłada na zawarte transakcje sprzedaży, to charakteryzuje współczynnik konwersji. I tutaj w tym współczynniku mamy nieznaczny spadek porównując rok do roku, ale ten spadek jest uzasadniony dwoma względami. Po pierwsze, wybuch wojny na Ukrainie i tam w związku z tym wybuchem sprzedaż przez ponad 2 miesiące z naszej strony nie była prowadzona, natomiast ruch na stronie był nadal generowany przez klientów, którzy pojawiali się na stronie, zaglądali, ale nie mogli zrealizować transakcji zakupu. A drugim czynnikiem, chyba nawet ważniejszym, jest fakt otwarcia czterech łącznie nowych rynków w okresie ostatniego roku, a nowe rynki mają dużo niższą konwersję w początkowej fazie ich rozwoju, w związku z czym to wpłynęło również na nieznaczne obniżenie współczynnika konwersji w tym roku. Gdyby oczyścić współczynnik konwersji z tych dwóch czynników, czyli wyjąć konwersję rynku ukraińskiego oraz czterech nowych rynków, to wówczas mamy wzrost konwersji na naszych starych rynkach, tak je nazwijmy, do 2,44% w okresie 9 miesięcy tego roku. Jeśli chodzi o liczbę zamówień, zarejestrowaliśmy praktycznie 3 miliony, prawie 3 miliony zamówień w tym roku. To jest wzrost o 21%. I charakterystyczne jest to, że blisko 82% tych zamówień zostało obsłużone w kanale mobile, czyli na urządzeniach przenośnych, głównie w aplikacji mobilnej. I to nas szczególnie cieszy. Tutaj mamy aplikację mobilną dostępną na wszystkich naszych rynkach. Gdy otwieramy nowy rynek, to również otwieramy możliwość realizowania zakupów właśnie za pomocą tego kanału. A aplikacja mobilna jest bardzo dobrym narzędziem, jest źródłem pozyskiwania zamówień klientów najlepiej konwertującym. Również pomaga optymalizować koszty marketingowe, także tutaj te nakłady związane z rozwojem tego źródła pozyskiwania zamówień to są dobrze zwracające się nakłady. Jak to się przekłada na dane finansowe? O 44% wzroście przychodów ze sprzedaży już mówiliśmy, ale to warto podkreślać, bo jest to rezultat dość wyjątkowy aktualnie w e-commerce. Jeśli chodzi o marżę brutto, ta marża za 9 miesięcy tego roku jest niższa aniżeli w zeszłym roku. Marża w tym roku jest pod presją kilku czynników, między innymi tego, że w tym roku mamy już inną strukturę zapasów niż w roku ubiegłym, kiedy to byliśmy po roku 2020 praktycznie wyprzedani z zapasu po tym pandemicznym roku. Rok 2021 to był rok, kiedy dysponowaliśmy praktycznie w całości świeżym zapasem, w związku z czym to był też rok po dofinansowaniu uzyskanym z giełdy, z emisji, w związku z czym ten zeszły rok był wyjątkowy. W tym roku notujemy poziomy marży bliższe normy, można powiedzieć, chociaż brak rynku ukraińskiego przez ponad 2 miesiące, dewaluacja hrywny, potem w lipcu
Nieco gorszy sentyment też w pierwszym kwartale, który zwłaszcza ten kwartał był pod presją wydarzeń geopolitycznych i makroekonomicznych. No tutaj mamy czynniki, które wpłynęły nam na takie, a nie inne kształtowanie się marży, ale widzimy, że nie ma to bezpośredniego negatywnego przełożenia na rentowność całego biznesu, ponieważ zachowujemy rentowność EBITDA na poziomie 7%, 43 miliony, przypomnę, złotych EBITDA, znormalizowanej EBITDA za 9 miesięcy tego roku i wzrost EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o 33%. Na tym slajdzie tłumaczymy, dlaczego EBITDA i wzrost EBITDA, wzrost przychodów nie przełożył się bezpośrednio na wzrost zysku netto. No jest to parametr, na który również inwestorzy zwracają uwagę, natomiast warto tutaj podkreślić przyczyny. Mianowicie przyczyną takiego, a nie innego kształtowania się zysku netto, przypomnę, 5,3 miliona złotych zysku netto w 9 miesiącach tego roku. Przyczyną są ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań pod MSSF-em 16. My z tytułu MSSF-a 16 rozpoznajemy trzy duże kontrakty czy umowy najmu, w tym główny nasz kontrakt na najem magazynu centralnego w Kokotowie, który to kontrakt przedłużyliśmy w kwietniu tego roku o kolejne 8 lat. W związku z czym mamy dość pokaźną kwotę zobowiązań z tytułu MSSF-a 16, a są to wykazywane w bilansie, a są to zobowiązania denominowane w walucie euro. W momencie, kiedy ten kurs waluty euro i kurs polskiego złotego względem euro się osłabia, a taką mieliśmy sytuację na koniec września, kurs 4,87. Wówczas jesteśmy zmuszeni do skalkulowania i zaksięgowania ujemnych różnic kursowych z wyceny tych zobowiązań. I na koniec września impact z tego tytułu w rachunku wyników to był 6,2 miliona złotego. Gdyby oczyścić wynik netto z wpływu tej wyceny, mielibyśmy wynik 11,5 miliona, czyli praktycznie porównywalny z zeszłym, bardzo dobrym rentownościowo rokiem. A jeżeli popatrzymy na sam trzeci kwartał, kiedy to ten kurs euro wzrósł z 4,68 do 4,87 złotego za 1 euro, to impact na sam trzeci kwartał i zaksięgowane wówczas różnice kursowe to był 4,7 miliona, czyli oczyszczony wynik netto trzeciego kwartału z wpływu tej wyceny wyniósłby 6,1 miliona złotego, czyli blisko dwukrotnie wyższy wynik netto niż w roku ubiegłym. Zwracam na to uwagę, ponieważ warto głębiej spojrzeć, i to tłumaczymy w naszym raporcie kwartalnym, warto głębiej spojrzeć na strukturę kosztów finansowych po to, ażeby no, nie pomylić tak naprawdę tych kosztów finansowych z kosztami obsługi zadłużenia, które to spędzają sens w powiek zarządom niejednej spółki na dzień dzisiejszy. W naszym przypadku ten koszt obsługi zadłużenia za 9 miesięcy to jest 3,4 miliona złotego. Tyle zaksięgowaliśmy odsetek, do tego jeszcze prowizje z tytułu przedłużanych umów i zawieranych nowych umów na finansowanie. Więc no 3,4 miliona w porównaniu do 43 milionów złotych EBITDA, uważam, że jest to koszt bardzo, no jest to stosunek bardzo dobry i ta obsługa długu absolutnie nie sprawia nam na chwilę obecną i sądzimy, że w przyszłości też tak będzie, nie sprawia nam żadnego problemu. Wykres sprzedaży online.
bardzo plastycznie pokazuje, co się działo w tym roku i jak te wzrosty miesięcznie rozkładają się w porównaniu do zeszłego roku i zeszłych lat. Widzimy tutaj wyraźnie miesiąc luty i duży spadek związany z wybuchem wojny na Ukrainie i z zaprzestaniem sprzedaży od 25 lutego na tym rynku ukraińskim, ale też dużym obniżeniem sentymentu na pozostałych rynkach, zwłaszcza tych tutaj geograficznie bliżej położonych w naszej części Europy. Widzimy, że ten sentyment powracał już w marcu, kwietniu. Na dobre tak naprawdę również wróciliśmy do Ukrainy w połowie maja i ta sprzedaż już tutaj rosła i jesteśmy na takiej, powiedziałbym, krzywej wznoszącej się, jeśli chodzi o sprzedaż online, z tą dynamiką w trzecim kwartale 51% rok do roku. No i to ładnie obrazuje, że u nas na razie żadnego spowolnienia w sprzedaży raczej nie widać i chyba to dobrze prognozuje też, jeśli chodzi o następne miesiące. Trudno sobie wyobrazić, że teraz nagle ta krzywa mogłaby jakoś przebiegać inaczej niż do tej pory, a do tej pory widać, że tu jest stromy wzrost. I slajd, na którym porównujemy się do firm e-commerce z branży fashion notowanych na innych giełdach europejskich. Lubimy ten slajd, bo on pokazuje, że nie tylko dynamika do roku 2021 spółki Answer, rosnących przychodów spółki Answer była wyższa aniżeli naszej konkurencji, ale tą tendencję szczególnie widać w tym, można powiedzieć, trudniejszym roku 2022. Answer rośnie o 44%, podczas gdy konkurenci, którzy swoje dane już zaprezentowali za ten sam okres, czyli na przykład Boost rośnie zaledwie o 12%, czy Zalando nawet notuje spadek sprzedaży w tym roku względem roku poprzedniego. Także widać, że te wszystkie elementy naszej strategii, o których za chwilę prezes opowie, działają bardzo dobrze i my jesteśmy w stanie mimo tej trudnej sytuacji makroekonomicznej i wpływu sytuacji geopolitycznej na to, co się na naszych tutaj rynkach Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej dzieje, my jesteśmy w stanie dalej realizować bardzo pokaźne wzrosty. I właśnie jak to się geograficznie rozkłada, w naszym przypadku to prezentujemy na tym slajdzie, gdzie mamy przychody w podziale na segmenty. My wyróżniamy segmenty 3 na chwilę obecną: Polska, kraje poza Polską, ale należące do Unii Europejskiej, i kraje poza Unią Europejską, gdzie na chwilę obecną mamy tylko Ukrainę. Polska rośnie stabilnie, 27% wzrostu rok do roku. Tutaj ze względu na to, że Polska jest historycznie rynkiem, na którym siłą rzeczy Answer jest najdłużej obecny, ta baza też jest najwyższa, rynek bardzo konkurencyjny, w związku z czym tutaj realizowanie tego typu wzrostów jest sukcesem. To są wzrosty stabilne. W poprzednich półroczach czy kwartałach prezentowaliśmy tutaj wzrosty rzędu 25-27% właśnie. Kraje poza Unią Europejską 59%, na półrocze prezentowaliśmy 56% wzrostu. Są to wzrosty zarówno na naszych dotychczasowych, jak i na nowo otwartych rynkach, więc można powiedzieć, że realizujemy te wzrosty również w trzecim kwartale, mimo że mamy też dobrze performującą Ukrainę. Tutaj po drugim kwartale pokazywaliśmy inwestorom spadek sprzedaży rok do roku o 4,4%, a dzisiaj po trzech kwartałach tego roku możemy już pochwalić się wzrostami
rzędu 17%. Także tutaj systematycznie odbudowujemy sprzedaż i ta sprzedaż na Ukrainie na chwilę obecną jest realizowana z powodzeniem. Jeszcze trzy takie główne KPI dotyczące efektywności naszego biznesu, to jest procent zwrotów, procent kosztów logistycznych i procent kosztów marketingu do przychodów ze sprzedaży. Jeśli chodzi o procent zwrotów, tutaj po 9 miesiącach mamy 32% zwrotów. To jest nieznaczne i zgodnie z tym, co przewidywaliśmy i co zapowiadaliśmy tak naprawdę, spotykając się z Państwem podczas wcześniejszych wydarzeń, czy też na konferencjach wynikowych, to jest taki wzrost stabilny, około 1% rok do roku i taki mimo dynamicznie rozwijającej się sprzedaży notujemy. Tutaj warto zaznaczyć, że w poprzednich kwartałach prezentowaliśmy dużo wyższe dane, dużo wyższe wskaźniki zwrotów, 37 w pierwszym kwartale, 34 w drugim kwartale. Za sam trzeci kwartał osiągnęliśmy zwroty w wartości niecałych 28%, co się przekłada na 32% za całe 9 miesięcy. Co najważniejsze, te zwroty nie przeszkadzają nam w tym, żeby w dalszym stopniu optymalizować koszty logistyki. To pomaga nam zarówno ciągły proces optymalizacji naszych procesów na magazynie i szukanie dodatkowych jeszcze korzyści skali, czy też oszczędności w naszym łańcuchu dostaw. 13% do sprzedaży online to jest dalsza optymalizacja tego wskaźnika, którą też wspiera oczywiście zwiększanie wartości średniego koszyka. I procent kosztów marketingowych 14,6%. No, można powiedzieć, że po pierwsze ten wskaźnik z kwartału na kwartał on nam się poprawia, a po drugie no to, że mamy wzrost tutaj względem lat ubiegłych, to dowodzi tylko temu, że no robimy to, co zapowiadaliśmy, tak? Czyli inwestujemy nie tylko w reklamę online'ową, ale też w budowanie świadomości marki Answer, tak żeby Answer no, stał się takim love brandem dla osób, które szukają fashion w internecie i możliwości realizowania tym kanałem zakupów. Dobre wyniki i dobre i stale poprawiane wskaźniki operacyjne dowodzą, że mamy efektywny model biznesowy. W jednym zdaniu ten model biznesowy można opisać klientocentryzm w połączeniu z dużą sprawnością operacyjną i minimalizacją kosztów. To jest coś, co nam przyświeca w naszej działalności. Staramy się to robić na wszystkich, we wszystkich obszarach działalności firmy, czyli zarówno w obszarze produktu, jak i marketingu, systemów IT, jak również w obszarze logistycznym. Czyli tak pokrótce uzupełniając, w obszarze produktu nie chcemy mieć wszystkich produktów, wszystkich marek, jakie są dostępne na tym rynku, tylko wybieramy to, co nam pasuje. Nie chcemy też docierać do wszystkich klientów, którzy są na rynku, tylko do wybranego segmentu i do tego segmentu kierujemy nasze działania marketingowe i tylko na tych rynkach, które nas interesują, które jesteśmy w stanie sprawnie, szybko i tanio obsłużyć. Teoretycznie internet pozwala docierać do całego świata, jak niektórzy mówią. My mamy wybrane kraje, które nas interesują, które jesteśmy w stanie obsłużyć w taki sposób, żeby klienci byli zadowoleni, a jednocześnie na rentowność naszej sprzedaży mogła być wysoka. Główne systemy IT mamy nasze własne, które rozwijamy od szeregu lat. To pozwala nam na docieranie do nowych rynków bez konieczności
dewelopowania nowych systemów i płacenia podmiotom zewnętrznym za nowy rynek, czy też za powiększenie bazy użytkowników. Również logistykę prowadzimy własnymi zespołami. Możemy przejść do następnego w zasadzie slajdu, bo tu mamy więcej pokazane. Mamy własny magazyn centralny tutaj w Krakowie, pod Krakowem w Kotowie, którym sami zarządzamy. Przez co cały czas możemy ulepszać te nasze procesy i przez to również obniżać koszty logistyczne, co widać praktycznie u nas w wynikach co kwartał. Mamy też własne studio foto, wideo. To jest też ważny taki element biznesu e-commerce'owego. Ilość kontentu, które trzeba wyprodukować dla sklepu internetowego, jest bardzo duża i ważne, żeby to robić sprawnie, szybko, w wysokiej jakości i po niskich kosztach. I to wydaje nam się, że udaje nam się robić, a pewnie jeszcze jesteśmy w stanie również wiele tutaj usprawnić i polepszyć jakościowo i poprawić kosztowo. Na każdym z rynku, na których działamy, mamy nasze lokalne struktury marketingowe, co pozwala nam docierać do tych klientów na lokalnych rynkach w sposób taki skuteczniejszy i szybszy, niekoniecznie korzystając z takich głównych, masowych kanałów dotarcia, których konkurencja jest duża. To pozwala nam też na te własne zasoby logistyczne i również struktury na lokalnych rynkach pozwalają nam na organizację dostawy po najniższym możliwym czasie, biorąc pod uwagę geografię. Pewnie kiedyś należy się spodziewać, że również uruchomimy jakiś magazyn na południu Europy, po to, żeby docierać szybciej jeszcze do tamtych klientów oddalonych trochę bardziej od Polski. Nasza strategia rozwoju pozostaje niezmienna od praktycznie naszego początku i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać bardziej istotnych zmian. Dalej będziemy poszerzać naszą ofertę produktową z dużym naciskiem na jej optymalizację, czyli dalej będą się pojawiały nowe marki, nowe grupy produktowe, nowe SKU-sy, ale już pewnie nie będą przyrastać w tak szybkim tempie jak do tej pory. Większą wagę będziemy przywiązywać do jej optymalizacji, tak żeby w przyszłości móc wykręcać jeszcze wyższe średnie paragony i wyższą marżę procentową. Dalej będziemy się koncentrować na Europie centralno-wschodniej. To są nasze korowe rynki. Jeszcze na każdym z tych rynków, na których działamy, choć mamy już zawsze pozycję jednego z liderów, jesteśmy zwykle w pierwszej trójce na każdym z tych rynków, na których jesteśmy, jeśli chodzi o nasz profil, segment działalności, ale mamy jeszcze stosunkowo dużą przestrzeń do rozwoju, dużo klientów do zdobycia i poprzez działania marketingowe staramy się te rynki wysysać i to powinno nam się udawać również w przyszłych kwartałach. O ekspansji zagranicznej nie zapomnimy. Jeszcze w obrębie tej Europy Środkowo-Wschodniej mamy trochę rynków, na których jeszcze nie jesteśmy. Rynki bałkańskie, rynki bałtyckie to są te obszary, które nas interesują w najbliższym czasie. I rozwój, dalszy rozwój marki własnej, która może nie będzie jakimś wielkim projektem, ale zawsze może nam dodawać do marży i do rentowności, trochę pozwala nam się na odróżnienie od konkurencji. Jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, to tak powiedziałem, państwa bałtyckie i bałkańskie to są regiony, które nas interesują w najbliższym czasie, który konkretny rynek i kiedy, to nie chcielibyśmy na razie definiować, będzie to zależało od
od koniunktury na rynku, a i też nie chcemy za wcześnie mówić o tym, żeby nie stracić konkurencji. Jeśli już wypełnimy te rynki bałtyckie, bałkańskie, to pewnie będziemy spoglądać bardziej przychylnym okiem na kraje Europy Zachodniej, pewnie Niemcy, Austria, Włochy to są rynki, do których będziemy w stanie docierać w przyszłości. Bo naszym celem jest konsekwentna budowa pozycji lidera, czy jednego z liderów w tej Europie centralnej i wschodniej. Jak widać, do tej pory skutecznie nam się to udawało. Każde wejście na nowe rynki powoduje potem dynamiczny wzrost przychodów w latach następnych, co widać tutaj na tym okresie. My w ostatnich latach weszliśmy do Grecji, do Chorwacji, Słowenii, Bułgaria to też jest ciągle jeszcze taki nowy, świeży rynek, więc to są rynki, które bardzo szybko u nas rosną i powinno być tak również w następnych kwartałach. Podsumowując, utrzymujemy bardzo wysokie tempo wzrostu, 44% za trzy kwartały tego roku, 51% w ostatnim kwartale, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego. Poprawiamy rentowność, wzrastająca skala biznesu powinna nam pomagać w poprawianiu tej rentowności w przyszłych kwartałach i latach, mimo być może trudniejszego otoczenia konkurencyjnego. Jesteśmy mocno obecni na rynku ukraińskim. Mam nadzieję, że ta sytuacja kiedyś tam się unormuje i to będzie jeden z naszych takich ważnych rynków, do którego będziemy mogli docierać skutecznie, korzystając z pozycji, którą tam już sobie wypracowaliśmy. Na wszystkich pozostałych rynkach wydaje się, że jesteśmy w stanie utrzymać wysokie tempo rozwoju, zwłaszcza na tych rynkach stosunkowo młodych, jak właśnie Grecja, Cypr, Chorwacja, Słowenia. No i do tego następne rynki, które powinniśmy dołączyć w latach następnych. Ciągle poprawiamy naszą ofertę produktową, co skutkuje stałym wzrostem średniej wartości zamówienia i to powinno być utrzymane zarówno ze względu na cenę jednostkową produktu, która się zwiększa, jak również ilość sztuk kupowanych na paragon. Oczywiście poszerzanie oferty produktowej również pozwala na skuteczniejsze docieranie do coraz to nowych klientów i baza klientów powinna również się zwiększać i decydować o wzrostach przychodów w następnych kwartałach i latach. To wszystko, co przygotowaliśmy, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Tak, pytania są dostępne na czacie, to może przejdziemy teraz do takiej formuły, gdzie ja będę te pytania czytał i postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, patrząc na procent kosztów logistycznych i marketingowych w stosunku do sprzedaży, to wskaźnik ten w samym trzecim kwartale dość istotnie spadł w porównaniu do tych w pierwszym półroczu. Czy to głównie efekt rosnącej dynamicznie sprzedaży, czy były też jakieś inne przyczyny? No tu przyczyn jest kilka, przy czym zwróciłbym uwagę, żeby nie porównywać trzeciego kwartału do pierwszego półrocza, bo nasz biznes jest sezonowy, inaczej te sezony przebiegają, inaczej kształtuje się średni koszyk, który decyduje o tych no, poziomach kosztów w stosunku do przychodów. Więc należało porównywać raczej analogiczne okresy w poszczególnych latach trzeciego kwartału do trzeciego kwartału i tutaj też byłoby oczywiście pewien spadek kosztów. To wynika z jednej strony ze skali biznesu, z drugiej strony z optymalizacji po stronie procesowej. My, mając coraz to większe doświadczenie i coraz to większą skalę, jesteśmy w stanie
te procesy optymalizować, wprowadzać pewne automatyzacje, no, które skutkują obniżeniem kosztów przy jednoczesnym wzroście kosztów jednostkowych, bo trzeba sobie powiedzieć, że koszty jednostkowe w logistyce ostatnio mocno rosły, to tym bardziej dobrze świadczy o tym, że potrafimy to zbalansować po stronie efektywności tych procesów. Jeszcze odnosząc się do kosztów marketingowych, to chyba ta sama sytuacja, o której powiedział pan prezes, czyli nie do końca można patrzeć na poszczególne kwartały w ten sam sposób. Tu zwłaszcza ten pierwszy kwartał był pod presją wydarzeń na Ukrainie. No i tam ten wysoki wskaźnik był konsekwencją tego, że właściwie działania marketingowe, które planuje się z pewnym wyprzedzeniem, zwłaszcza te w offline, no one na pierwszy kwartał zostały wykonane, natomiast przychody ze sprzedaży nie zostały wykonane ze względu na to załamanie się sprzedaży pod koniec lutego i słabszą sprzedaż w marcu, w związku z czym tamten współczynnik nam bardzo wzrósł, ale jak widać w kolejnych kwartałach zarówno przychody, jak i koszty marketingu, te dwie metryki zostały do siebie dostosowane i już ten współczynnik zachowuje się w taki sposób, jaki sobie zaplanowaliśmy. Patrząc na wyniki segmentowe, bardzo dobre rentowności prezentuje rynek poza Unią Europejską, czyli jak rozumiem Ukraina, zgadza się, to tylko Ukraina. Czy rentowność utrzymywana na tamtym rynku w chwili obecnej jest do utrzymania w dłuższym okresie czasu? W dużej części wydaje się, że tak. Raz wypracowanej pozycji pewnie nie oddamy tak łatwo. Oczywiście ta rentowność może się trochę obniżyć z biegiem czasu, jeśli tam, bo w tej chwili korzystamy na no, braku obecności podmiotów rosyjskich, czy też słabości handlu takiego offline'owego. Kiedyś to pewnie się trochę wyrówna i przyjdzie większa konkurencja i offline też wróci do większych łask, zacznie funkcjonować normalnie, ale mimo wszystko to powinien być nasz dobry rynek, mamy tam bardzo dobrą pozycję. Te rentowności w biznesie online'owym można bardzo łatwo od nimi sterować. Ten biznes nie ma tak dużych poziomów kosztów stałych, więc sprzedaż można przerzucać, działania marketingowe też można dość elastycznie przerzucać między poszczególnymi rynkami, więc my też staramy się to tak optymalizować, żeby w danym momencie wykorzystywać jakieś takie okazje, które się nadarzają. W tej chwili wykorzystujemy Ukrainę. Jeśli na Ukrainie będzie trochę trudniej, to będziemy pewnie starać się to rozkładać na inne rynki. Podobne pytanie. Ukraina ostatnie 2 miesiące. Co musiało wpłynąć na poziom zamówień? Właściwie jest to pytanie, czy to wpłynęło na poziom zamówień? Jak spółka ogólnie radzi sobie z zarządzaniem zmienną sytuacją na rynku ukraińskim? No, to, co powiedziałem w tym ostatnim zdaniu, ten biznes online'owy jest biznesem, który rzeczywiście się charakteryzuje taką dużą, dużą elastycznością i jeśli widzimy możliwość no, wykorzystania sytuacji, to potrafimy to wykorzystać, można powiedzieć, z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, jeśli ta sytuacja się jakoś tam zmienia, to te działania jesteśmy w stanie dostosowywać i to wynika jakby z modelu naszego, z modelu biznesowego sprzedaży online'owej, jak również no, z tego, że mamy te elastyczne struktury na każdym rynku, więc wiemy, co się dzieje i potrafimy odpowiednio szybko zareagować. Pytanie o platformę sprzedażową, czyli część technologiczną biznesu, jakie są obecnie kierunki lub obszary do poprawy, nad którymi pracuje spółka? W naszym biznesie chyba nie ma takiego systemu IT, którego nie można byłoby poprawić i nasz jest i będzie nieustannie poprawiany i rozwijany.
konkretnie nad jakimi obszarami teraz pracujemy, to raczej byśmy tego nie chcieli zdradzać, bo on już konkurencja nas słucha, ale oczywiście ciągle tam widzimy sporo obszarów takich, które można poprawić czy zoptymalizować, będziemy nad tym pracować i jesteśmy w stanie jeszcze dużo z tego naszego systemu wyciągnąć, choć cieszymy się pewnie, że no, najważniejsze sprawy są już jakoś tam poukładane, ugruntowane i sprawnie funkcjonują. To jest taka baza, która nam daje taki komfort działania i jakichś dalszych prac optymalizacyjnych w przyszłości. Pytanie dotyczące zarządzania sklepem Medicine przez Answer. Tu warto zaznaczyć, że chodzi oczywiście o sklep Where Medicine, sklepy online'owe. Jak wyglądają rozliczenia z Medicine z tego wynikające? Czy przychody z tego tytułu zależą na przykład od obrotu sklepu Medicine? Tak, generalnie zależą. Answer po pierwsze sprzedaje markę Medicine u siebie na platformach Answera i pobiera z tego tytułu prowizję, czyli Answer nie kupuje tych towarów, tylko pobiera prowizję od wartości sprzedaży i też pobiera drugą prowizję od wartości sprzedaży w sklepach Where Medicine. To jest trochę niższa prowizja oczywiście, ale no, wystarczająco rentowna dla Answera. Tutaj poziomy prowizji były badane i przez biegłych rewidentów, a wcześniej dbał o to fundusz MCI, który no, oczywiście bronił tutaj interesów Answera w negocjacjach z Medicine. Czy udział sprzedaży komisowej rośnie czy maleje i jak sprawdza się taki model sprzedaży? Czy spółka planuje jakieś zmiany w tym zakresie? Rośnie czy maleje? Utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie. Może trochę spada, ale to po prostu wynika z jakichś tam konkretnych rozmów z konkretnymi markami. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego generalnego poglądu na ten charakter sprzedaży, to bardziej zależy od tego, z którą marką, w jaki sposób możemy się ułożyć, tak żeby to było najbardziej efektywne i dla nas, i pewnie dla marki staramy się poukładać tą współpracę optymalnie, tak żeby wszyscy mieli korzyści z tego tytułu. Natomiast to marki, które współpracują z nami w tym modelu, głównie reprezentują ten segment niższy, jeśli chodzi o produkty i jako, że ten segment kurczy się sam w sobie, w naszej sprzedaży jego udział maleje, to też można z tego wysnuć wniosek i taki jest fakt, że też sprzedaż, udział sprzedaży komisowej w sprzedaży ogółem zmniejsza się. Co robimy, aby ograniczać wpływ spowolnienia ekonomicznego na wielkość przychodów? Wydatki na droższą odzież będą jedne z pierwszych do redukcji w budżetach domowych. No to pewnie dla niektórych tak, dla niektórych nie, bo jeśli kogoś stać na no, trochę, można powiedzieć, więcej, to na odzieży nie musi oszczędzać, tak? To są dla niego tak małe kwoty, które tam wydaje, że nie musi akurat na tym oszczędzać, bo jego stać na znacznie więcej, więc tutaj na pewno są różne grupy klientów i różne szkoły, czy to rośnie, czy maleje w takiej sytuacji. No jak widać u nas potrafimy sobie w tym bardziej wymagającym otoczeniu konkurencyjnym na razie radzić. Nie sądzę, żeby coś tam się zmieniło w najbliższym czasie. Patrząc na sprzedaż online po miesiącach, widać trochę nienaturalne zachowanie się sprzedaży wrześniowej, która w stosunku do sierpnia wzrosła, gdy normalnie jednak lekko spadała. Czy to oznaka silnej sprzedaży, przesunięcia między miesiącami, czy też jakieś inne powody? Jak to oceniamy? Rzeczywiście w naszym wypadku nie należy tak sprzedać, tak patrzeć na sprzedaż miesiąc po miesiącu, bo
te miesiące, dynamika w tych miesiącach może być różna, choćby ze względu na pogodę, czy układ świąt, czy jakieś takie tego typu zdarzenia, więc lepiej patrzeć w trochę dłuższej perspektywie czasowej, przynajmniej kwartalnej. No, myślę, że na tym wykresie było widać z jednej strony, że jesteśmy mocno rozpędzeni i stąd wynika ta dynamika krzywej wzrostu sprzedaży po miesiącach. Z drugiej strony też tam warto zwrócić uwagę, że baza ubiegłego roku była może trochę niższa w tym trzecim kwartale. Ja bym tu dodał taki czynnik jak rozpiętość geograficzna, to, że otwieraliśmy rynki na południu Europy, siłą rzeczy z trochę cieplejszym klimatem, to nam pozwalało też już w tym roku, czego nie było we wcześniejszych latach, dłużej sprzedawać kolekcję letnią, kolekcję SS22 i to też wsparło sprzedaż w tym ostatnim miesiącu, trzeciego kwartału. Powoli musimy kończyć, mamy tak czas jest. Do 13, więc jeszcze szybko jakieś następne pytania. Patrząc na wskaźnik zwrotów, spadł znacznie, porównując dane narastające na koniec trzeciego kwartału z tymi na koniec pierwszego półrocza. Czy tutaj wydarzyło się coś spektakularnego w zachowaniu klientów lub w waszej polityce zwrotów? Ja myślę, że tutaj no, głównie nam wzrosła dynamicznie sprzedaż w ostatnim miesiącu, w marcu, w związku z czym no, jeżeli rośnie zwroty z tej sprzedaży dopiero nam wpłynął na wskaźnik w kolejnym miesiącu, to był pierwszy czynnik, a drugi czynnik to trochę bardziej zoptymalizowana logistyka rynku ukraińskiego i na chwilę obecną ze względów bezpieczeństwa jeszcze nie otwieranie wszystkich możliwych kanałów sprzedaży, jeśli chodzi o logistykę dostawy do klienta. Chciałam tutaj bardzo podziękować panom za prezentację, za pytania i zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu GPW Innovation Day. Niestety musimy to spotkanie już dzisiaj skończyć, bo mieliśmy czas godzinę i na te pytania, na które nie odpowiedziała spółka, odpowie je po prostu, poprosimy o odpowiedź w terminie późniejszym. Dziękuję tak. bardzo. Jesteśmy do państwa dyspozycji pod adresem relacji inwestorskich. Zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy.